Dzień dobry, witam Was serdecznie z miejsca dość nietypowego, bo z mojej łazienki. Rzadko się tutaj widujemy, a w zasadzie jesteś tutaj pierwszy raz, jeżeli chodzi o tę nową łazienkę. Ale nie bez przypadku, nie bez przyczyny, dlatego że ja ostatnio obejrzałam z wielką przyjemnością filmik Zuzi na Makeupwella, która polecała Wam, nam, domowych ulubieńców, lifestyle'owych domowych ulubieńców, głównie właśnie tych z łazienki. I ja sobie tak pomyślałam, przecież ja też lubię takie tematy, ja uwielbiam takie tematy, dlatego też obejrzałam filmik Zuzi właśnie i ona zainspirowała mnie do tego, żeby pokazać Wam moich łazienkowych, domowych ulubieńców. Oczywiście, jeżeli Wam się spodoba, to będą też kolejne miejsca w domu odkrywane przed Wami i pokażę Wam właśnie ulubieńców. Ale w zasadzie to nie tylko Zuzia mnie zainspirowała do tego, ale też Wy, ponieważ Wy bardzo często pytacie, a jaką masz suszarkę do prania, a jaką masz deskę do pracowania, a jakie masz żelazko, a co Ci się to sprawdza? Dostaję od Was mnóstwo takich pytań, no więc właśnie dzisiaj pokażę Wam to, co najbardziej lubię i serdecznie polecam. No dobra, ale już nie gadam, odsłaniam przed Wami moje królestwo, część mojego królestwa, no i opowiadam 10 ulubieńców. Szaleństwo. Zacznę najpierw od mopa. Prosta sprawa. Myślę, że w każdym domu jest. Od dłuższego czasu planuję zakup mopa parowego, więc może Wy mi w tym pomożecie, polecicie, co jest fajne. A póki co używam mopa z Wileny. Mopa, którego nie trzeba płukać rękoma. Czy to jest ułatwienie? Tak. To jest ogromne ułatwienie i ogromne przyspieszenie pracy. To działa tak, że mamy tutaj zamontowaną ściereczkę. Mop się bardzo łatwo składa. Wystarczy go tylko tak potrząsnąć. Ja się już sam złożę. No i tutaj w tym całym mechanizmie, w wiaderku, płuczemy sobie mopa i wyrzymamy go. Tak, tak. Jest suchy, idealny, nadaje się do mycia podłóg. No i przede wszystkim posiadanie takiego mopa sprawiło, że nie muszę już używać rękawiczek do mycia podłóg, bo i zawsze te rękawiczki mnie denerwowały, bo trzeba było je ściągać do jednej czynności, do drugiej zakładać i to zabierało czas. No a po drugie właśnie to idzie zdecydowanie szybciej i co najważniejsze, odciąża kręgosłup, bo nie trzeba się aż tyle schylać. Także już pali chorączki, ale kręgosłup to jest bardzo ważna sprawa. Także jeżeli jeszcze nie macie takiego mopa, oczywiście da się wszystko zrobić zwykłym mopem, ale dzisiaj rozmawiamy sobie o urządzeniach, o rzeczach, które życie ułatwiają. No i zdecydowanie taki mop ułatwia. Także jeżeli jeszcze nie macie, to polujcie na jakieś promki fajne. Ja kupiłam swojego chyba w Lidlu, ale wiem, że też są dostępne w na przykład w Biedronce, ale we wszystkich dyskontach i marketach. Także mop bez konieczności odciskania go w rękach to dobra rzecz. Następna rzecz, bez której ja sobie nie wyobrażam swojej łazienki i sprzątania, to ściereczka. Ściereczka, którą można dostać w Rossmanie i to jest ściereczka wyjątkowa. Zuzia też opowiadała o ściereczce, śmiałam się. Ja mam co prawda inną, bo to nie jest z Wiledy, tylko właśnie ściereczka z Rossmana i można nią umyć bez płynu, ale ja używam sobie płynu i przecieram tą ściereczką czy to okno, czy to lustro i dosłownie w sekundę nie ma żadnych plam ani smug. O tym też będę mówić, to o tym, co nam tutaj prysnęło. Bez żadnych smug, bez żadnych śladów, troszeczkę płynu i przecieram raz. Ja jestem jeszcze z tych czasów, gdzie pamiętam, że okna miało się nawet gazetą. Także nie, to Wam zdecydowanie pracę usprawni. Następna rzecz, bez której nie wyobrażam sobie swojego domu, łazienki, sprzątania i tak dalej, to są chusteczki zapachowe. I chusteczek zapachowe do czyszczenia, chusteczki do czyszczenia. Uniwersalne chusteczki nawilżane do czyszczenia, dokładnie. I tu mam 80 sztuk, dwa razy, to się opłaca. Taki dwupak dostaniecie w Biedronce. No ja już sprawdziłam wszystkie te chusteczki, takie, które kosztowały milion i takie, które kosztowały zdecydowanie mniej. No i zdecydowanie najlepiej sprawdzają się te z Lidla. Niestety w Lidlu dawno nie byłam, więc te z Biedronki też są fajne i to wychodzi najbardziej ekonomicznie. To teraz pranie. Ja mam ogromny problem z tym, ile mam nasypać środku do prania. Nigdy tego nie wiem. Zawsze mam problem. Więc najlepszym rozwiązaniem w moim przypadku okazały się kapsułki do prania. Wrzucam jedną kapsułkę i mam z głowy. Nie muszę się martwić, to pranie faktycznie zawsze jest wyprane i zawsze jest pachnące. Ja używam tych Ariel, nie uczulają, są fajne, przepięknie pachną i super się to sprawdza. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to ja polecam. Pewnie ekonomiczniej wychodzi proszek do prania. Nawet nie sprawdzałam, bo tak jak mówię, ja nigdy nie wiem, ile go nasypać, żeby było w punkt, więc to rozwiązuje mój problem. Czyli ułatwia życie? Ułatwia.
Następnie kolejny ułatwiacz życia, który jest po prostu no must have, no po prostu on musi być, to Vanish Gold Pure Gel, 30 sekund, rezultat w 30 sekund, skoncentrowany odplamiacz w żelu. Słuchajcie, on jest dostępny w Biedronce, na przykład czasami za 15 zł właśnie, ten już mi się kończy, więc kupiłam kolejny i to jest genialny odplamiacz. Ja faktycznie wszystkie moje plamy, których się chciałam pozbyć, to pomógł mi się ich pozbyć. Co jest mi fajnego, no, że raz to jest wanisz odplamia, czy nie zostawia białych śladów, czyli gdzieś na przykład ubrudziła mi się ostatnio tapicerka na krześle. No i mogłam sobie bez problemu tym to przetrzeć, czy też kolorowe bluzki też mogę tym przetrzeć. Co jest fajne, to ta właśnie końcówka do pocierania, czyli już od razu aplikując ten wybielacz, mam odplamiacz w zasadzie. Mamy końcówkę do pocierania, która pomaga jeszcze te plamy usunąć. Także pomadki, szminki, podkłady, długopisy, wszystko przy pomocy tego schodzi. Jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona i serdecznie Wam polecam. Zawsze to warto mieć, bo nigdy nic nie wiadomo. No i jeszcze przy praniu będąc, to u mnie must have, nie wiem czy to jest ułatwiać życie, ale na pewno ulubieniec must have, to jest Lenor, który zawsze musi być. No i właśnie ostatnio dzięki Zuzi odkryłam ten Cocolino Intense i mam go w dwóch zapachach, i ten niebieski, i ten tutaj różowy. I to jest skoncentrowany koncentrat do prania i faktycznie pranie bardzo mocno po nim pachnie i pachnie absolutnie przepięknie. Także dwóch moich absolutnych ulubieńców. W zasadzie to nie lubię też przepłacać, chociaż pewnie mi się zdarza, bo tak jak powiedziałam, pewnie proszek wychodziłby taniej, ale coś, co zawsze jest w mojej łazience. Czy to ułatwia życie? Chyba tak, bo wystarcza na długo i trzeba rzadziej o tym pamiętać, a jak jest jakaś promka, to bierzemy większą ilość i jest. Czyli mydło w płynie, ale mydło do uzupełniania. Ja sobie kupiłam na górę, na dół do łazienki takie pojemniki na mydło, no i tylko dolewam i uzupełniam. I w kuchni też mam taki pojemnik. Rzadziej muszę pamiętać o tym, żeby mydło kupić. Troszeczkę się przyczyniam jednak do ochrony środowiska, bo mniej tych opakowań używam, bo to jest bardziej, no, mniej tego plastiku jest, no i na pewno wychodzi taniej. A jest, faktycznie, eko, 75% mniej plastiku, także super. No i tak jak mówię, taniej, ekonomiczniej, taniej to ekonomiczniej, taniej i ekologiczniej, no i żadnej trzeba o mydle pamiętać. No właśnie, to co nam tutaj przez chwilę przeszkodziło i prysnęło, teraz chyba nie pryśnie, bo jest ustawione, żeby pryskało co jakiś tam określony czas, to taki zapach albo z Airwicka, albo z Glade i to jest coś, co u mnie w łazienkach jest zawsze, ale to tak ładnie pachnie, ładnie wygląda, że to może być też spokojnie w salonie. Jeżeli szukacie fajnego zapachu do domu, to tam jest bardzo szeroki wybór, niektóre pachną przepięknie i w ogóle nie przypominają zapachów do toalety. Co jest w tym fajne, te wszystkie kulki, niekulki, jakieś żele, to wszystko wysyka w tydzień i śladu po tym nie ma i jest w ogóle bezużyteczne. A tutaj mamy właśnie coś, co ładnie wygląda. W środku mamy wkład, ustawiamy sobie jak często to ma psikać, albo co 9, albo co 18, albo co 36 minut. No i jak to psiknie, to ten zapach faktycznie co jakiś czas się utrzymuje. Ja mam tutaj jakąś limitowaną edycję z Glade'a, ale na górze mam też Airwick, nie mam tak, że jestem przywiązana do jednej marki. A jeżeli chcemy, możemy sami sobie wywołać zapach. Także jeżeli szukacie czegoś, co będzie trwałe, też wystarczy na długo, bo to jest bardzo ekonomiczne. Jak wsadzam ten wkład i daję co 36 minut, żeby mi psiknęło w pomieszczeniu, no to na bardzo, bardzo długo mi to wystarczy. No tak jak mówię, mogę sobie sama to wywołać, także myślę, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań, bo te patyczki, nie patyczki, no wszystko już wypróbowałam i nic nie sprawdza się tak jak to. No i dwie ostatnie rzeczy, czyli 10 ulubieńców będzie. To rolka do ubrań. Rolka do ubrań. Akurat obierałam jakieś spodenki mojej córki, które są tragiczne do obierania. No właśnie, rolka do ubrań i do sprzątania, i do prania. Bardzo, bardzo się przydaje. I jak macie zwierzaka, i jak go nie macie. Ja też często, bardzo często czyszczę ten kanapy. Ja mam welurową kanapę w jednym z pokoi, więc ta welurowa kanapa czyści się ciężko. I to jest jedyne rozwiązanie, które jestem w stanie wyczyścić. Także jeżeli jeszcze rolki do ubrań w swoich zasobach domowych nie macie, to bardzo polecam. No i ostatnia rzecz, która jest zawsze i którą dokupuję, jak mi się tylko skończy, czyli Cylit Bank. I to jest faktycznie dobry produkt, to nie jest najtańszy produkt, ale jest bardzo dobry, bo faktycznie ściąga kamień ze wszystkich tych takich metalowych, srebrnych elementów. Ja mam ich w łazience trochę, a kamień mam po prostu absolutnie straszny i ogromny. A wystarczy, że tym popsikam, zostawię na chwilę, no i właśnie ten kamień odejdzie. Oczywiście nie wiem, czy taki kamień zapuszczony sprzed
5 lat ściągnie, ale jak się myje czyści regularnie, u mnie w trakcie tygodnia na przykład potrafi się zrobić ogromny kamień, no to on sobie z tym bez problemu radzi. Skutecznie zwalcza kamień, rdze, uporczywe zabrudzenia i osady z mydła. Kiedyś używałam też takiego w piance i to był w ogóle kosmos, dajemy piankę i cały brud z tą pianką odchodzi. Także jeżeli macie jakieś takie oporne plamy, ślady, brudy, kamienie, to warto spróbować. Także to było 10 moich ulubieńców łazienkowych. Koniecznie dajcie znać, jacy są wasi, co mi polecacie. Może coś powinno wymienić, może macie jakieś lepsze rozwiązania. I koniecznie dajcie znać, jak wam się taki film podobał. Jeżeli się podobał, no to na przykład może pójdziemy do kuchni. Co wy na to? A może macie pytania jeszcze właśnie jakieś sprzęty, które gdzieś tam kiedyś widzieliście i chcielibyście znać o nich opinię, to ja chętnie wam opowiem. A póki co dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.